co za tydzień tyle newsów ze świata technologii i jak tutaj wam to przedstawić w skondensowanej formie? Nie ma co się umartwiać, trzeba się postarać. Oto newsy. W tym tygodniu w Las Vegas odbywały się największe targi z elektroniką użytkową, czyli Consumer Electronic Show. Co prawda telefonów z Androidem na pokazach jest jak na lekarstwo, ale za to ile innych ciekawych rzeczy tam znajdziecie. Dlatego w telegraficznym skrócie kilka ciekawostek z tegorocznego CES-a. Lenovo pokazało ThinkPada X1 Fold, czyli laptopa, którego wnętrze w całości składa się z składanego ekranu. Coś jak Galaxy Fold, tylko w większej formie z Windowsem i z dodatkową klawiaturą. Dell chyba trochę pozazdrościł Nintendo ich Switcha i pokazał koncepcyjną konsolę Alienware UFO, który ideę odczepianych od ekranu padów przenosi na świat PC Master Race. Sony nie zaskoczyła chyba nikogo, ujawniając logo i nazwę ich nadchodzącej konsoli, czyli PlayStation 5, ale udało im się zaskoczyć ludzi samochodem elektrycznym Vision S, który wypełniony jest technologią od tej japońskiej firmy. Pamiętacie z filmu Wall-E scenę z tym, jak poruszali się ludzie w przyszłości? Segway planuje wprowadzić takie osobiste pojazdy pod nazwą S-Pod w życie. Czyżby kolejny hit na nadmorskie promenady? Samsung postanowił zakończyć debatę, czy filmy należy nagrywać w pionie, czy w poziomie, prezentując telewizor Sero TV, który w zależności od potrzeby obróci się do odpowiedniej orientacji. To tylko próbka tego, co można było zobaczyć na CES-ie w tym roku. A co jeszcze ciekawego wydarzyło się w minionych dniach? Premiera najnowszych telefonów z serii Galaxy S już dosłownie za rogiem, bo ma się ona odbyć 11 lutego w San Francisco. Najnowsze przecieki mówią, że nie zobaczymy Galaxy S11, ale S20. I do tego w trzech wersjach. Standardowy, Plus i Ultra. Cudowne nazewnictwo. Przecieki mówią o topowej specyfikacji, w tym ekranach z odświeżaniem aż 120 Hz, choć jest to kwestią sporną. Nagrywaniem filmów 8K przy 30 fps i 4K przy 120 fps. Ceny mają się zaczynać od $799 za S20 i 1099 za S20 Ultra, czyli około 3050 i 4200 zł, ale na pewno u nas te telefony będą jeszcze droższe. Poznaliśmy również wyniki finansowe dawnego króla smartfonowego świata, czyli HTC. Niestety dla tej tajwańskiej firmy wyniki są beznadziejne. Przychody za cały 2019 rok wynosiły prawie $333 miliony, co daje 57,85% spadek względem wyniku z 2018 roku. Gorzej sprawa wygląda, jeżeli porównamy 2019 z 2017 rokiem, wtedy spadek przychodów wynosi aż 87%. Producent głośników Sonos postanowił pozwać Google za kradzież ich patentów dotyczących bezprzewodowych głośników. Sonos domaga się zaprzestania sprzedaży głośników od Google, ale nie tylko. Chcą też zakazać sprzedaży i telefonów, i laptopów od Google w Stanach Zjednoczonych. Google mówi, że prowadzili z Sonosem rozmowy dotyczące własności intelektualnej i są zawiedzeni pozwem. Jak się sprawa potoczy, to jeszcze zobaczymy. Google ma swojego Androida i Chrome OS-a, Microsoft Windowsa, Huawei będzie miał Harmony OS-a, Apple ma Mac OS-a i iOS-a, a Facebook planuje mieć iOS-a, ale pisanego E-Y-E, jak oko. Bowiem system od społecznościowego giganta ma być w pełni przeznaczony na Oculusa, czyli facebookowe okulary wirtualnej rzeczywistości. Obecnie system jest raczej wizją przyszłości, bo FB myśli nawet o implementacji sterowania myślami. To było szybkie podsumowanie newsów ostatnich dni. Sam CES to tyle rzeczy i informacji, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, ale teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć! Swoją drogą na CES-ie można było zobaczyć okrągły telefon. Czyżby powrót do tych zegarków na łańcuszku? Czyżby historia zatoczyła koło?